Siemano! Stwierdziłem, że nagram poradnik, jak grać w Hard Track Apocalypse, żeby móc czerpać pełną satysfakcję z mojego moda. Nie ukrywam, że jest to materiał dla całkowitych laików. Dobra, to ja się przesunę w lewy górny narożnik i będę mógł pokazać i objaśnić. Dobra, możemy przejść do oczywistości, czyli grafiki. Nie no, kurwa, co ja do idiotów gadam? Weź, kto to kurwa wpadł na pomysł, żeby to nagrać w ogóle? Jakby, dobra, warto zapamiętać, że trąbi się pod H, steruje się tak jak zawsze. Pod L można potencjalnie światełka włączyć, pod O możesz się wydostać z trudnego miejsca, a pod F2 jest szybki zapis. To jest jedyne, co warto zapamiętać. I tutaj się warto zatrzymać na chwilę, bo jak się kliknie nową przygodę, to nie ma odwrotu. O, to warto zwrócić uwagę. Wstawaj, kurwa! Mam dla ciebie wspaniałe wieści z okazji twoich urodzin. W tym miejscu wtrącę, że czysto w teorii nie musicie klikać spacji, bo gra sama to zrobi, ale zostawia takie dziwne przerwy między dialogami, że to tak dziwnie brzmi. Nie fajnie się tego słucha. Czego chcesz, ty stary dziadu? No w końcu! Znaczy dziena. Dobra, lecąc od podstaw, czyli od lewego górnego narożnika. W samym wspomnianym przed chwilą lewym górnym narożniku mamy szmal, innymi słowy pieniądze. Potem mamy książeczkę ze znakiem zapytania, to są nasze questy, czyli nasza odpowiedź na pytania, co my mamy teraz kurwa robić. Od tego momentu nie akceptuję wymówki, że nie wiedziałem co zrobić. Następną ikonką jest mapa, do której zaraz przejdziemy. Potem jest taka zwykła książeczka, to ona jest encyklopedia. Potem są takie crafting table z Minecrafta, to tam jest nasze inwentory. I dalej są takie kółka, czy chuj wie co, i to są takie statystyki naszego pojazdu w tym momencie. Ja do tej mapy wrócę później. Jesteśmy we wcześniej wspomnianej encyklopedii. Zakładka dziennik pozwala nam śledzić nasze poczynania w trakcie przygody. W zakładce archiwum są tak zwane przedmioty specjalne. Ja wystartowałem nową grę, dlatego ich nie ma w ogóle. W zakładce reputacja są wszystkie frakcje i to, czy mamy z nimi pokój, czy wojnę. Statystyki są oczywiste. I w zakładce encyklopedia możemy się dowiedzieć wszystkiego na temat wszystkiego. Tutaj mamy zakładkę statystyk naszego pojazdu. W lewym górnym narożniku są tak zwane modyfikatory. Te małe modyfikują pojazd, a te takie prostokątne, podłużne modyfikują naszą broń. Te modyfikacje polegają na przykład 20% większej celności lub 20% więcej paliwa w baku. Dodatkowo, czego debil zapomniał pokazać, zaraz pod zdjęciem naszego wehikułu są takie trzy dodatkowe zakładki. Dobra, czekajcie chwilę, zrobię te. Ta pośrodku z nich pokazuje obecnie używaną kabinę i cargo. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. A trzecia z nich pozwala zmodyfikować klawisz, pod którym dana broń strzela. Już objaśniam, jak to działa. Slot numer 1 to jest klawisz ze sterowania odpowiedzialny za pierwszy strzał. I alternatywnie drugi do drugiego, trzeci do trzeciego, czwarty do czwartego, piąty do piątego. Podstawowo jedynka to jest mouse 1, dwójka to jest mouse 2, trójka to jest middle button w myszce, czwórka to jest jedynka na klawiaturze, a piątka to jest dwójka na klawiaturze. Inwentory jest również bardzo proste. Po lewej stronie jest nasz pojazd, jego uzbrojenie, to co mamy na pace, a po prawej stronie jest to co znaleźliśmy na ziemi. Przy czym warto podkreślić, że skrzynki na ziemi mają nieograniczoną tak de facto
ilość miejsca, nie? Które można wyrzucić. Przygotuj się na wpierdol. Jeżeli chodzi o walkę z przeciwnikami, to każdy ma swój wybrany sposób. Jednak według mnie najskuteczniejszą metodą pokonania każdego oponenta jest kręcenie się jak najbardziej dookoła niego, żeby on był w środku i nie mógł się ruszyć, bo wtedy on nie nadąża obrócić broni za tobą. I to jest najbardziej OG taktyka. Pamiętaj, że jak muzyka się zmienia, to nie jest tak, że nie ma żadnego powodu. Gdy muzyka się zmieni na taką spokojniejszą, taką dynamizującą się, to znaczy, że na radarze pojawił się przeciwnik. Tutaj jeszcze wtrącę, że radar obraca się zawsze razem z samochodem i patrzy prosto na północ, tak jakby pojazdu, nie? Wykorzystaj ten radar tak, aby namierzyć przeciwnika i dostosuj się do krajobrazu terenu, żeby mieć przewagę nad przeciwnikiem. W każdym mieście i większości osad jesteśmy w stanie wejść do baru. To jest taka ikonka kufla. W tej zakładce jesteśmy w stanie porozmawiać z znajdującymi się w danej miejscówce postaciami. Jeszcze tak wtrącę, że jesteśmy w stanie rozmawiać z nimi za pomocą klawisza 1, 2, 3 lub 4 na klawiaturze oraz możemy bezpośrednią myszką klikać w te opcje dialogowe. W każdej z takich lokacji powinien znajdować się barman. Barman nadaje takie losowe zadania. W tym wypadku pokazał się tutaj również kupiec, który jest zadaniem głównym i bardzo często znajduje się jeszcze jakaś osoba, która odpowiada za zadanie dodatkowe czy też lepiej zwane zadania poboczne. Przechodząc do garażu, tutaj jesteśmy w stanie naprawić, jak i zatankować nasz pojazd. Również w większych miastach jesteśmy w stanie kupić nowe pojazdy. Jesteśmy w stanie w dowolnej lokacji przemalować nasz pojazd. I bardzo często są też dostępne modyfikacje kabiny, jak i nadwozia do prawie wszystkich pojazdów w grze. Jeszcze dorzucę, że jesteśmy w stanie rozwinąć na przykład zakładkę od naprawy bądź tankowania i wlać odpowiednią, konkretną ilość paliwa, bądź naprawić konkretną rzecz, na przykład kabinę jesteśmy w stanie osobno naprawić. Przechodząc na rynek, każde miasto, jak i każda wieś, jak i każda lokacja, która ma rynek, bo nie wszystkie lokacje mają, każda właśnie z tych wspomnianych lokacji ma swoją odpowiednią marżę na dane przedmioty. Na przykład w jednym mieście kupimy drewno taniej, a w niektórych kupimy drewno drożej. I dzięki temu da się w jednym mieście, załóżmy, kupić całe nadwozie drewna i potem pojechać, załóżmy, tam na dworzec i sprzedać to drewno znacznie, znacznie drożej. Chcę jeszcze dorzucić, że mapa odkrywa się w tych miejscach, gdzie byliśmy. Jest tam jakiś obszar dookoła naszego pojazdu, który odkrywa mapę. I jeszcze mapa jest odkrywana w miejscach, w które mamy zadanie poboczne lub główne. To wtedy też taki fragment dookoła punktu docelowego się odkrywa. W tym momencie jesteśmy w stanie zauważyć nieznacznie uzupełnioną encyklopedię, jak i w sumie resztę tych zakładek. Na przykład widzimy reputację, że już mamy na przykład z płaczkami pokój. Oczywiście my jesteśmy w stanie za pomocą ognia bezpośredniego zmienić tą sytuację i będziemy mieli wojnę z płaczkami. W takiej sytuacji należy się udać do barmana w największym mieście, który za odpowiednią opłatą naprawi nasze relacje z daną nacją. Jeszcze zapomniałem wspomnieć o interfejsie, także będę przybliżać odpowiednie punkty. Odległość w linii prostej do zadania głównego. Odległość w linii prostej do zadania pobocznego. Odległość w linii prostej do naszego dowolnego punktu wyznaczonego na mapie. Punkty zdrowia. Stan pancerza. Paliwo. Prędkościomierz, dość bezużyteczny w tej produkcji. Sloty na broń. I powiadomienia radiowe, tak de facto, i podpowiedzi drobne. Myślę, że to wszystko. Jak o czymś zapomniałem, to pobijcie mnie o to.